Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Pasterze stają się pierwszymi zwiastunami dobrej nowiny. Z prostotą serca przyjęli prawdę ogłoszoną im przez posłańców z nieba. Zostawiają wszystko i idą do Betlejem, aby oddać hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi. Ta Ewangelia z bożonarodzeniowego poranka jest piękną metaforą relacji, jaka zachodzi w zbawczym dialogu Boga z człowiekiem. To Bóg stawia pierwszy krok. Przychodzi do jego życia tam, gdzie się aktualnie znajduje. Jezus nie rodzi się w królewskim pałacu Dawida, ale w stajni pośród zwierząt. Przychodzi w pierwszej kolejności do prostych ludzi, w miejscu, gdzie przebywają bardzo często. Bóg przekracza granice, wszelkie granice. Potem czeka na nasz krok. Czy przyjmiemy go? Zaakceptujemy takim, jakim nam się ukazuje? Wszyscy byli zaskoczeni. Pasterze, widząc Boga owiniętego w pieluszki i położonego w żłobie. Rodzice, słysząc opowiadanie pasterzy o aniołach i co im powiedzieli o dzieciątku Jezus. Bóg lubi nas zaskakiwać. Nie trzeba Go szukać gdzieś daleko. On jest blisko każdego z nas. Pójdźmy i my dzisiaj razem z pasterzami do Betlejem, do domu chleba, na eucharystyczną ucztę. Spotkajmy Jezusa w odrobinie białego chleba i przyjmijmy Go do naszych serc. Potrzebujemy Jezusa. Niech On przyniesie nam pokój i radość płynącą z dobrej nowiny.